Halo, halo, dzień dobry, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale, w kolejnym szybkim odcinku, ponieważ jest to odcinek reakcja, ale reakcja na coś bardzo ważnego, moi drodzy, ponieważ dzisiaj, a jak wy to oglądacie, to już wczoraj wyszedł oficjalny zwiastun do Counter-Strike 2, 2, DOS, to jest CS2, to jest zwiastun do CS2, coś czego się nie spodziewałem, były niby zapowiedzi, ale ja cały czas miałem takie z tyłu głowy, że no jest sobie, a tu mamy oficjalny zwiastun, to się dzieje. A że ja CS-ika bardzo lubię, od wielu lat w niego gram i generalnie ostatnio też wkręciłem się z powrotem trochę bardzo. I nagle akurat jak znowu złapałem fazę na CS-a, to wychodzi zwiastun do CS-a 2, więc moi drodzy, trzeba zobaczyć zwiastun, bo jestem mega ciekawy i uznałem, że jest to na tyle duże wydarzenie dla świata gamingu, czy nawet dla świata YouTube'a, czy nawet dla tego kanału, że trzeba nagrać taką reakcję. Ponieważ na tym kanale też bardzo dużo w CS-a graliśmy i generalnie trzeba to zobaczyć. Także ja już będę przechodził powoli do oglądania zwiastunu. Będę go komentował, myślę, będę sobie pauzował i go komentował, bo czemu by nie, trzeba powiedzieć. Zobaczymy, co mnie tutaj zaciekawi i sprawdźmy to. Napisy dam. Oh yeah. Maps are a fundamental pillar of Counter-Strike. Mhm. That's right. And in Counter-Strike 2, maps are getting a new look. But don't worry. You can still bring along your countless hours honing strategies and exploiting every corner and crevice. To bardzo dobrze, bo tego się obawiałem, że dostaniemy coś kompletnie nowego i będzie trzeba uczyć się zupełnie od nowa i zobaczymy, czy to faktycznie będzie po prostu nowy CS na nowym silniku, czy wprowadzą tutaj bardzo dużo nowych rzeczy, optymalizacja może troszkę lepsza, zobaczymy, co z tego wyjdzie. We took three approaches to improving maps while retaining their rich legacy. Okay. First, there are touchstone maps. Classic maps with solid foundations that players can use to evaluate gameplay changes from CS:GO to Counter-Strike 2. Ładnie. These have improvements to lighting and character read, but otherwise haven't been changed. No jak to będzie tak wyglądać, to ja będę w to grał codziennie. Boże, jakie ładne. Co to jest za silnik w ogóle? Next, we have upgrades. These are maps that use new Source 2 lighting, including a physically based rendering system that produces realistic materials, lighting and reflections. No właśnie miałem powiedzieć, że to jest tak ładne. And finally, overhauls. Overhauls. The oldest maps have been fully rebuilt from the ground up, leveraging all of the Source 2 tools and rendering features. These tools will be available for community map makers to make it easier to build, experiment and iterate. Co ty gadasz? Co ty gadasz? With upgrades to lighting, player read and materials in Counter-Strike 2. Even the Dobra, to jest kolejny zwiastun, o którym będę cały czas mówił, że to jest po prostu tak piękne. Wow. Już taki szybki ten zwiastun? Aha, dobra, bo mamy tego więcej. O, to będzie jednak dłuższy odcinek. Ej, słuchajcie, co jest? Jak to ładnie wygląda? Piękna grafa. Zupełnie nowy silnik, ale widzę, że dalej właśnie mamy tę samą mechanikę. Czyli nie ma się co przejmować, że wszystko pójdzie w piach. Ale generalnie wszystko jest o wiele ładniejsze. Mamy tutaj Counter-Strike 2 Oficjalne Responsive Smokes Trailer. Musimy to zobaczyć również, bo jestem ciekaw, jestem mega ciekaw. In a Counter-Strike match, information can mean the difference between success or failure. Okay. As a result, smoke ładnie, ładnie. Become a cornerstone of team tactics. With Counter-Strike 2's new game engine, we've evolved smokes and made them dynamic. Ej, jok. O, ale ciekawe jak to będzie teraz działać, bo jak mamy takie fajne smoki, na przykład ja na Mirażu znam dość sporo Mirażu, Mirage'u, może będzie drama w komentarzach, jak się to mówi. Znam fajne smoki i właśnie smoki często działają na tej zasadzie, że wiecie, jak dobrze rzucicie, to gdzieś tam przez kąt tego smoka wszystko widać. I pytania, czy jak te smoki właśnie zostały zmienione wizualnie, tak jak tutaj pokazali, czy to będzie dalej działać. To mnie ciekawi, bo wykorzystywanie granatów nie jest jakby zamierzeniem gry podstawowym, prawda? Zamierzeniem podstawowym jest to, że wy się musicie na przykład nauczyć odpowiednio celować z każdej brońki i tak dalej, a to, że można nejda rzucić w taki, a nie inny sposób, to już jest to, że gracze to odkryli. I
to nie jest zaplanowane przez Valve'a, więc jeżeli oni zmieniają wizualnie smoki, no może być tak, że to się też zmieni. Już nie będzie się dało tych smoków na przykład tak fajnie wykorzystać, prawda? No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Jestem mega ciekaw. Create volumetric 3D objects that live in the world. Now, not only do all players see the same smoke regardless of position, but the smoke can interact with the environment in interesting ways. It reacts to light. O wow, jest interakcja ze środowiskiem. Cudo. Nie gadaj. The smoke cloud can be pushed and carved by bullets. Nie gadaj. Nie gadaj. Okej, dobra, czyli nie będziemy mieli już zastosowania smoków w taki sposób. Będzie kompletnie inne zastosowanie smoków. Już widzę parę sposobów, w jakie można to fajnie wykorzystać, ale widzę, że te smoki będą działać kompletnie inaczej, czyli już nie ma takiego wykorzystania. Wow. Okej, tu mamy tę samą końcóweczkę. Okej, czy jest więcej? Jest. Counter-Strike 2 Official Moving Beyond Tinkrate Trailer. Okej, lecimy. Och, jest, zdecydowanie. Now firing a weapon looks pretty simple. You click your mouse, your character shoots, your target takes damage. But there's a lot more happening behind the scenes. In previous versions of Counter-Strike, the game only evaluated moving and shooting in discrete time intervals, or ticks, and time between those ticks didn't exist. For the most part, the experience... Czy oni wprowadzą czas, w którym kula ma dolecieć do przeciwnika? Seconds between click and tick could be the difference between landing or missing your shot. That's why with Counter-Strike 2, we're introducing sub-tick updates. Now the tick rate no longer matters for moving and shooting, so the server will know the exact moment you fired your shot, jumped your jump, or peaked your peak, and the server will calculate your precise actions between ticks. So what you see is what you get. Okay. That's nice. No i znowu mamy to samo zakończenie, tylko z inną... Czy jest więcej tego, czy wyszły tylko trzy? Dobra, mamy coś tu jeszcze, ale czekajcie. Mamy to obejrzeliśmy, to obejrzeliśmy, to obejrzeliśmy. Okej, okay. I to jest chyba tyle z tego, a mamy jeszcze coś takiego. It's real and it's coming this year. Valve announced that Counter-Strike 2 will be released in summer 2023 with limited testing available to some Counter-Strike. Okej, okay, a to jest jakiś materiał już dłuższy. To jest jakiś materiał już dłuższy, więc nie będę całego materiału jakby oglądał na filmie, bo nie ma sensu. Bo to już jest jakaś analiza, jakaś wypowiedź dłuższa, więc to może na inny raz, albo po prostu obejrzycie sobie te same. Ale generalnie rzecz biorąc, no po prostu wow, ja jestem generalnie potężnie pod wrażeniem tego, co tutaj się dzieje, bo widzę, że nowe jakieś w ogóle funkcje, będą jakichś różnych przedmiotów, które mieliśmy do tej pory, w ogóle nowe funkcje w grze. Mapy zostają takie same, ale jakby... Są ładniejsze, przez to, że mamy inny silnik i lepszą grafikę. Widzę, że optymalizacja gry może być troszeczkę lepsza. Troszeczkę nam pogrzebali w mechanice strzelania, ale koniec końców to chyba będzie działało lepiej. I generalnie będziemy mieli bardzo dużo nowych mechanik, więc ciekawi mnie to, mega mnie to ciekawi. I bardzo się jaram tą grą generalnie rzecz ujmując. No zdecydowanie jak ta gra wyjdzie. Może nie od razu, bo niestety nie będę miał od razu okazji pograć w tę grę, a dlaczego to wytłumaczę wam w drugim filmie, który również wyjdzie dzisiaj. Ale jak tylko dobiorę się do tej gierki, będę ją miał w rękach, to na pewno odpalamy serię z tego i pewnie nie jednego live'a, ale będzie trzeba pograć w Counter-Strike 2. Counter-Strike 2. Jestem niesamowicie ciekaw, jestem niesamowicie podekscytowany tym, że to się dzieje. Jak widzicie, prędzej dostaliśmy CS-a 2 niż Half-Life'a 3. Ale to też dobrze, to też fantastyczna nowina.
jestem mega ciekaw tego. Jestem mega ciekaw, czy ta gra osiągnie taką samą popularność, czy jednak ludzie będą trzymać się ceny. Spodoba im się dwójka. Zobaczymy, czy spodoba się mi. Zobaczymy, czy spodoba się wam. Ja jestem mega ciekaw, co to będzie i no, po prostu można to podsumować jednym słowem. Wow. Po prostu wow. Zobaczymy. Naprawdę mega jestem ciekaw, ale to jak gra wyjdzie i kiedy mi uda się ją dorwać w łapki. A na dzisiaj to by było na tyle. Obejrzeliśmy sobie 3 właśnie wideo promocyjne i mniej więcej wiemy, co nas czeka. Czy to jest komar? Pierwszy komar, jakiego widzę w tym roku. Wow. Nieistotne. Kontynuując. Będzie się działo, kochani. A na ten moment to by było na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach na tym kanale. Na razie i pa, pa.